Serwus, z tej strony Malinowy Nos. Coś czuję, że w tym filmiku pokażę Wam coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem na filmiku, także zapraszam do odcinka. Ale zanim zaczniemy odcinek, to chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będę w Kielcach. 18 września, w sobotę, będę cały dzień w sklepie Malinowy Nos na ulicy Księdza Popiełuszki 22. Także zapraszam serdecznie, będzie się dużo działo, planujemy jakiegoś grilla, poczęstunek i inne takie rzeczy. Myślę, że będzie bardzo fajnie, jakieś promocje też będą, także dam Wam jeszcze w przyszłym tygodniu znać co i jak dokładnie, ale na pewno 18 września w sobotę będę w Kielcach w sklepie Malinowy Nos. Cały dzień. Od 9 do 15. Także zapraszam serdecznie. Jak ktoś chce przybić piąteczkę, pogadać, czy strzelić sobie foteczkę. Jak widzicie tutaj po mojej lewej, a po waszej prawej stronie stoi tutaj jakiś taki balon z czymś w środku. Już samo spojrzenie na ten balon, sam wygląd tego, co jest w środku, może nam bardzo dużo powiedzieć. Ale to raczej nie jest nic dobrego, bo jak na niego spojrzymy, to widzimy, że wygląda mało apetycznie, wygląda jakby coś poszło nie tak, wygląda jakbyś nic z tego miało nie być. Jest to wino z arbuzów nastawione około 3 miesięcy temu. Ja w międzyczasie dosładzałem, ogarniałem, zlewałem, odrzucałem arbuzy i teraz na dzisiejszy stan tak wygląda, tak się prezentuje. I mam przygotowany kieliszek, pipetę. Pobiorę próbkę, bo teraz będzie ważny moment. I mam teraz w kieliszku próbkę tego czegoś. Winem tego raczej nie chciałbym nazywać. Arbuzy ogólnie z założenia to jest niewypał. Ja to widziałem od początku. Zobaczymy zaraz jak się mają. Ale z arbuzów, arbuzy na świeżo są super, ale raczej w przerobie na takie wino, nawet z jakimiś dodatkami, nie warte moim zdaniem zachodu. Zaraz ocenię jak smakuje i ocenię czy warto trzymać ten balon. Bardzo mi tutaj szpeci wygląd. Wygląda tak nieapetycznie, przypuszczam, że tak samo będzie smakować. Jeżeli tak będzie, to ja dziś ten balon opróżniam, wylewam to wino i zapominam, że w ogóle coś takiego nastawiałem. Ale chcieliście taki materiał, żeby się pojawił, to ja go nagrałem. Nastawiłem takie winko, miałem dostęp do surowca, arbuzów, tanich w dużej ilości, więc pomyślałem, że jest okazja. Bardzo dużo komentarzy było o to wino. Ale arbuzy są bardzo wodniste i już zlewając pipetą widziałem, że tak, to wino jest takie lekko gęstawe. Już sama gęstość tego wina mówi, że coś jest nie tak. No ale dobrze. Wyglądać wygląda. Wino ma 3 miesiące, więc może być mętne. To nie jest tak, że to jest jakiś... Tutaj wygląda bardzo nieapetycznie, ale może być mętne, więc to nie jest jakaś, powiedzmy, większa wada jeszcze na tym etapie. Pachnie bardzo odrzucająco, bardzo nie zachęca, w ogóle nie zachęca do skosztowania, wręcz bym powiedział, że już w tym momencie mógłbym stwierdzić, że nie ma co i będziemy to, ten balon opróżniać, ale skosztuje, może zapach jest zły, czasami się zdarzy, że wino ma kiepski zapach, ale smakuje bardzo dobrze. Z czasem się wszystko zmienia, ten zapach się układa, smak też i to jeszcze niekoniecznie musi świadczyć o tym, że wino jest nieudane albo że coś jest nie tak. Bo na etapach fermentacji to wszystko się zmienia. To moje hibiskusowe, jedno z mauzerów właśnie też tak pachniało na początku średnio. Dziwne, bo nie chciało pracować, coś tam było nie tak. Ale przezimowało i po zimie już je butelkowałem po części, jak widzieliście. Wszystko wróciło do normy i jest ok. Skosztujmy.
No w smaku jest dużo lepsze niż w zapachu. Pachnie okropnie. Smakuje dużo lepiej, ale mimo wszystko dalej smakuje kiepsko. Coś tam czuć, czuć tą gęstość, taką śluzowatość, bym powiedział trochę. To się nie nadaje do niczego. To nie ma szans, żeby się ułożyło. Ja to wino mógłbym odstawić jeszcze na jakiś czas, czułbym mógł je zlać z nadosadu, który się tu zebrał. Ale to jest... nie chcę mówić brzydko. To się nie nadaje. Po wyglądzie, po zapachu, po tym wszystkim stwierdzam, że to trzeba jak najszybciej zutylizować i dobrze umyć balon i zapomnieć o tym winie. Także odradzam, nie polecam z arbuzów żadnych winnych trunków nie róbcie, bo się nie opłaca, no. Nawet jak macie dostęp do tego surowca, się nie opłaca. Arbuz to jest arbuz. Na świeżo jest super. Gdzieś tam z alkoholem jakieś szybkie drinki czy kombinacje. Okej, okay, ale wina... nie. Nie wiem, może wasze wino z arbuzów robiliście, wyszło? Dajcie znać w komentarzach. Moje. Może ja coś źle zrobiłem. Może miałem złe owoce, nie wiem. To jest absolutnie niepijalne, tak myślałem. I dziś dobrze, że mam duży zlew. Zaraz wylejemy ten balon i zapomnimy o całej sprawie. Bo nie ma sensu, żeby to wino stało. Też nie ma sensu, żeby to wino wziąć na rurki i coś wyciągnąć z niego, bo to tu nie ma dużo alkoholu, a to i tak jest. Kabreja, że tak powiem, że szkoda zachodu. Chciałbym o tym winie zapomnieć. Także przenosimy się do części kuchennej. I tak jak mówiłem, pierwszy raz na wizji żegnam się z tym, co mamy w tym balonie i mówimy papa. Zobaczcie, może będzie widać tą gęstość. No jestem z powrotem, problem rozwiązany. Balon dobrze umyję za chwilę. Przy pomocy tej szczotki polecam. Bardzo fajna szczotka. Gruba, solidna. Do dużych balonów, nawet 54. Do dna jest w stanie dojść. Bo tam będę musiał wyszorować, bo widzę, że jest osad. Odkażę, zdezynfekuję pirosiarczynem przy okazji też. Żeby balon był czysty do jakiegoś kolejnego winka, które tam będę nastawiał. Także taka sytuacja zdarza się, nie zawsze wino wyjdzie, czasem się zdarzy, że coś pójdzie nie tak, czy przez sam surowiec, czy pomysł, czy jakieś eksperymenty, czy gdzieś tam wino się może utlenić, zoctować. Dajcie znać przy okazji w komentarzach, czy mieliście taką sytuację, że musieliście wylać wino i dlaczego tak się stało. Mamy taki odcinek, że właśnie możemy poruszyć ten temat. Ja nieraz też wylewałem wina, no nigdy tego nie pokazywałem, ale zdarzało się. Tyle tych win było, że na pewno było kilka, które tam gdzieś się popsuły, albo gdzieś spleśniały, gdzieś tam jakieś warstwy były, albo coś poszło nie tak, także jest to normalne, nie ma się co przejmować. Także trzeba być na wszystko przygotowanym, nie ma się co stresować. Ja wiedziałem, że z tym winem to nie spodziewałem się zupełnie niczego fajnego po tym winie, także nie jestem zaskoczony. Chciałem tylko wam pokazać właśnie co i jak. I u mnie to wino nie wypaliło i nie polecam, szczerze wam nie polecam arbuzów i wina z arbuzów.
A tutaj widzicie ze mną malinowego, jakąś roślinkę. Chciałem wam pokazać papryczkę, którą wyhodowałem z nasiona. Prezentuję, są to mega ostre papryczki Trinidad Moruga Scorpion Chocolate. Zobaczcie. Piekielnie ostre, z których robiłem nalewkę ostatnio. I sosik. Kto nie widział, zapraszam do tego odcinka. A na koniec odcinka mam do was pytanie. Kto z was lubi chałwę? Bo teraz właśnie przygotujemy chałwę z tych oto dwóch składników. Czyli z tahiny, czyli z pasty sezamowej, którą tutaj mam, i z mleczka skondensowanego, słodzonego. Tak naprawdę wystarczy wymieszać te dwa składniki i chałwa gotowa. Także tutaj w tej miseczce przygotujemy trochę chałwy. Szwagier mi ostatnio przywiózł z Egiptu tahinę, także lejemy jej trochę. Dodajemy odpowiednią ilość mleczka, nie za dużo słodzonego. To już według uznania, jaką słodką chcemy mieć chałwę. I teraz wystarczy to tylko wymieszać. Mleczko działa jako zagęszczacz, także ładnie nam to zagęści. Zobaczcie, i chałwa będzie. Widzicie? Proszę bardzo. I chałwa gotowa. Można ją uformować i tak dalej. Proszę bardzo. Świeża domowa chałwa, pycha. I w tym odcinku to wszystko. Ja zajadając chałwę się z wami żegnam. Także do zobaczenia. Servus. Pycha.